Cześć, witam Was z kolejnej stacji narciarskiej w Wiśle. Powiem tak, jeżeli nie uda mi się odwiedzić wszystkich stacji w Wiśle, to na pewno odwiedzę wszystkie na literkę S. Dzisiaj zapraszam Was na chyba jedną z moich ulubionych stacji narciarskich właśnie w miejscowości Wisła, Skolnity. Jest to młoda stacja narciarska. Dokładnie Wam nie powiem, ale około 10 lat funkcjonuje ten ośrodek i z roku na rok, uważam, ta stacja się w bardzo fajną stronę rozwija. Stoję właśnie na takim dość dużym tutaj parkingu, który jest właściwie raz, dwa, trzypoziomowy, czyli zmieści się dosyć dużo, tutaj sporo samochodów. Nigdy ruch tutaj nie jest jakiś taki ogromny na tej stacji. To jest właśnie pokład dolny. Tu jest akurat cały praktycznie zajęty, chociaż tutaj jeszcze miejsca wolne są, ale mamy też górę i jeszcze wyżej można podjechać na ten parking, który obecnie są całkowicie puste. O, dzisiaj z kolegą przyjechałem, z kolegą Jarkiem. Stacja Skolnity, jak zawsze, obfituje różnego typu przygody i fajną zabawę. Dzisiaj tych przygód, dzięki mojemu koledze Hirkowi, było więcej niż zazwyczaj, ale bardzo polecam. To jest wspaniały czas, jeśli możemy go spędzić jeszcze po świętach, spalić kalorie. Polecam z czystego serca. Popatrzcie na te widoki. Znamy się z Jarkiem już tyle lat, a właściwie na nartach razem jesteśmy dopiero drugi raz. Słuchajcie, no dzisiaj niestety, ale ja otwieram, pamiętajcie, wszystkie ośrodki otwieram w tym sezonie, bo na razie dzisiaj tylko czynna trasa na Skolnitach, trasa niebieska. Trasa czerwona jeszcze nieczynna, ale wie tam nagromadzili dość sporo śniegu, więc w każdym dniu tą trasę pewnie mogą przygotować. Uwielbiam właśnie tą trasę czerwoną. No niestety dzisiaj musimy się obejść smakiem. Zima w pełni, jak widzicie. I jest szansa na słońce. Właściwie to miałem wrażenie, że jak mocniej machnę ręką, to przegonię te chmury. Bo co prawda przykrywały niebo, ale czuło się ich słabość. Także Jarek, jak coś mądrego chciałeś przekazać światu. Chciałbym wam. A jakie warunki? Jak się jeździ, Jarek? Jeździ się brak słów. No trasa jest gdzieś około 1000 metrów. Może ciutkę dłuższa. Ale niewiele od tego kilometra. Tak rekreacyjnie. O! Teraz mamy przerwę. Słuchajcie, nie tylko człowiek na skiturach musi czasami odpocząć, najwyraźniej kanapy wożące narciarzy do góry też muszą chwilę czasami odpocząć. Te początkowe postoje kolejki nie zwiastowały niczego złego. Niestety okazało się, że były to pierwsze symptomy większej awarii. Ale póki co wszystko toczyło się swoim zwykłym torem. Wyglądało i funkcjonowało świetnie. Witam, cześć. Dzień dobry. Jesteśmy w kolejnym moim vlogu narciarskim z niespodzianką. To znaczy właśnie siedząc na kanapie w tak miłym towarzystwie tutaj panów, zostaliśmy poinformowani, że nastąpiła awaria i bardzo szybko zostanie zlikwidowana. Mała awaria. Postarałem się do pół godziny to zrobić. Dobrze, dzisiaj mroźno nie jest. Dobrze, że dzisiaj nie jest mroźno, jest tylko -8. Ale jak jechaliśmy, było -11 w samochodzie, samochodem. A skąd jechaliście? Z Katowic. Z Katowic. O. A to my tutaj z okolic to -13 tylko na razie. -13, no to troszkę 2 stopnie chłodniej. No i tak, co robić? No właśnie tu koledzy rozpaczają, że nie wzięli piersióweczki żadnej. Dzisiaj nie przygotowani na awarię żadną. No rzadko się to zdarza, no ale co zrobić? Takie są uroki niestety narciarstwa również. I naszych starych polskich wyciągów. Dlatego słuchajcie, na skiturach nic się nie może zepsuć, chociaż tak też się może zepsuć. Ale nigdy tak, żeby utknąć i być zależnym od kogoś innego. Na pewno nie 10 metrów nad ziemią. I nie 10 metrów nad ziemią. Zejść raczej byłoby... Znaczy nie wiem, jak tak skoczyć to... Nie no, mało puchu jeszcze. Tak, tak. Tam może. Jak się jeździ? Jak działa? Dzisiaj fajnie. Dzisiaj fajnie, od rana fajnie. Nasz truksik trafiliśmy, a jeszcze akurat to... A potem snowboardzistów przywiało. Aha. Z tego co wiem, to na Cieńkowie teraz jeszcze jest ta czerwona otwarta. Tam mają na 5 tras. Że te trasy są też tak rysowane, że jedna jest... No ja po prawej stronie mamy niebieską, po lewej tutaj mamy czerwoną. Dlatego tam Dokładnie. One są otwarte. Jedynie to ten obraz taki z daleka dla początkujących jest nieczynny. A dzisiaj chcieliśmy na Szczyrkowski Ośrodek Narciarski uderzyć. No, generalnie podejrzewam, tam jest dużo ludzi dzisiaj. Tam będzie dużo ludzi i też mamy tylko niebieskie trasy i zielone otwarte. Żadna czarna, żadna czerwona nie jest otwarta, żeby sobie pośmigać. W sumie jak na pierwszy raz czarna i czerwona może nie byłyby najlepszym pomysłem. Ale to właśnie dzisiaj ta niby tutaj niebieska, no też jest taka, to nie jest taka niebieska. Momentami jest nachylona tak. No tak. Nie jest taka typowa właśnie trasa, bo ona fajnie ma zadziory niektóre. No fajne, ma zadziory i też o tyle jest fajna, że ma takie jakby... to nie jest taki prosty stop, nie? Tak tylko jest. Gdzieś tam zakręca, coś tam się dzieje na tej trasie. To nie jest taka nowa osada, bo tam na Płoniwiec. Albo Płoniwiec. No nie, nienawidzę tego stoku. I też nowa osada jest, to jest taki raczej rodzinny, mi się wydaje, stok, tak z całą rodziną, żeby się nie zgubić właśnie, nie? Tam czy się jest na dole, czy na górze, to się widać. Dokładnie. Jest szeroki. Taki, no na początkujących na pewno też dobry, ale też ludzi tam jest strasznie dużo dla początkujących. No dlatego, że to jest właśnie taki rodzinny, taki bezpieczny start, dlatego myślę też, że tak powiem, tłumnie jest odwiedzany. Ja jestem zdziwiony, że to jest godzina 10, a parking nie jest zapełniony. Czy pamiętacie w tamtym roku kursy takie podpisywało? Tak, tak, wiadomo. No każdy, na siłownię, na wszystko co tam były, to każdy był mistrzem sportu. Tak? Dokładnie. Tak. Każdy mógł to zaszczycić. No. A pierwszy ośrodek, który się otwarł w Wiśle w tamtym roku, to były klepki. Klepki, tak, to jest jeszcze taki bardziej... Nigdy tam nie jeździłem. Jeszcze bardziej taki rodzinny ośrodek niż... Naprzeciwko Cieńkowa. Nawet kanapa jest taka jakby mniejsza, taka jak dla dzieci. Fajnie właśnie. Ale byłem z nich dumny, że oni jako pierwsi się nie bali, tylko zrobili kursy, otworzyli ośrodek i działało. I dopiero później po klepkach właśnie otworzyły się tutaj Skolnity. Jeszcze jakiś ośrodek się chyba otworzył, już nie pamiętam teraz który, czyli chyba nowa osada właśnie. A w tym roku też w Austrii jest lockdown. Też jest lockdown, no. Ale ludzie jeżdżą, bo można... Ale tam trzeba mieć te 3 jakby spełnione warunki, nie? Trzeba być chyba już podwójnie zaszczepionym, czy nawet już tą 3. dawką, plus test. Mhm. No, ale można jeździć, więc to też tam z tego co widziałem, to właśnie dużo osób sobie potrafi wybrać się na stok. I o godzinie jeszcze 12 pokazywać fragmenty, że ze sztruksikiem sobie jeżdżą. Tak, jest mało ludzi. Jednak jakby tutaj na przykład tak było, bym się chyba też pokusił na to, żeby nawet ten test zrobić przed tym, żeby, bo zaszczepiony akurat jestem, to żeby inne normy spełnić, tylko po to, żeby pojeździć sobie samemu na stoku. Jednak fajna sprawa. Nie kłóciłbyś się, że jesteś zaszczepiony i też cię mają wpuścić? Nie wiem, raczej. Słuchajcie, udało się, że dowieźli nas tutaj na górną stację, wysadzili i niestety dalej awaria jest usuwana, bo ośrodek na razie póki co nieczynny. No to co? Idziemy robić piękne ujęcia. Zaczyna wychodzić słońce, więc jest szansa na piękne widoki zimową porą. Przygoda musi być. Ale to jest już moment, żeby polecić tutaj tą karczmę, która jest na górze. Z bardzo dobrym jedzeniem, za wszystko biorę sobie pizzę, ona nie jest za duża. Ale jak to byłem latem, chyba już pokazywałem, bardzo pyszne jedzenie. Pierniki bardzo dobre, ale póki co my mamy złożowa. Mamy swoje. Ale Jarek tylko na stół, a ja czekoladkę stałą. Pierniki jednej mamy tyle. A ja nie chcę dochodzić bliżej. Nie chcesz być sobie bliżej? Nie, co ty? Ale jesteś. I znowu jak lubisz. Jarek jest uzależniony od piwa. Co tu robisz? Można zjechać i utkwić na dole. To lepiej utkwić na górze i porobić fajne zdjęcia, co? Albo na przykład zamienić ladarty Janusza i po prostu podchodzić pod górę. Jesteś przygotowany? Który? Tak. Jesteś przygotowany. Ja oczywiście bez wyciągu sobie świetnie radzę. Oczywiście, że sobie świetnie radzę bez wyciągu. Do tego będąc szczęśliwcem, który utknął na górze, a nie na dole. Mam dwie kamery, słońce, które już tuż zwycięży chmury i dobry humor, który zwieńczy całość. Mając takie widoki, które roztaczają się z tutejszych tarasów, możliwość spaceru do parku rzeźb i knajpę z wyśmienitym jedzeniem, zapomina się o tym, żeby tylko zaliczyć kolejny zjazd i zmieścić się w czasie wykupionego karnetu. Znowu ty zimą. No, już po awarii ośrodek ruszył z powrotem. Wszystko działa. Narciarze są wożeni na górę. Możesz szybko jechać. Także ruszamy. Zobaczyliśmy miejsce. Wypadek, jeden wypadek. Kijek mi został w środku. Jeżdżamy trasą niebieską, po czerwona nie idziemy. Co tu się stało? Ja w lewo, Jarek w prawo i chwyciło mu krawędź? Ale Jarek szybko się pozbierał i poleciał do instruktora. Jak tam postępy ucznia? Fantastycznie! Nie, bo pojechaliśmy jeszcze raz. Na krawędź i to co mówiliśmy ostatnio. Krawędź musi być ostra. Musi być ostra. Nasz tempo krawędź jak nic. Jedziemy! To trzeba po każdym jeździe. A właśnie. Nie, krawędź nie jest aż taka tempo. Mogłaby być, ale trzeba byłoby ją, faktycznie trzeba byłoby ją przeszlifować, bo krawędź jak jest, nie jest doszlifowana, to ona nie pociągnie, tak? Bo jak pan w jednym miejscu będzie niewyszlifowana krawędź, to pan mega pociągnie, a potem ona wyskoczy z tego rytmu, tak? Ale pamiętajmy, że trzeba troszeczkę szerzej, tak? Trochę szerzej i żeby przejść z tej jednej krawędzi na drugą. Trzeba i nie wchodzimy w próg, tylko w krawędź, tak? W krawędź, tak? Niech pan zwróci uwagę, że ta narka musi w takiej pozycji iść i teraz niech pan patrzy. Jeżeli jest ona w takiej pozycji, to pan musi się trochę posunąć do tego stopu, tak? Mało tego, pan musi się trochę przygiąć. Bo pan w wyprostowanej pozycji się pan przekroczy, nie? Dobra, lecimy. Jarku, jestem pełny uznania dla ciebie. Potem mi wszystko notuj. Wszystko notuj, potem mnie nauczysz. Pamiętacie? Zielony zygzaczek. Zjechałem. Tu jeszcze z jednych takich atrakcji to są alpagi i osiołek. I jak ktoś się już wyjeździ na nartach, zje dobry posiłek w karczmie, to jeszcze może skorzystać z takiej atrakcji i przejście na spacerek do alpak i osiołka. Alpaki to zwierzęta stadne, hodowlane w całej Ameryce Południowej, a zostały udomowione już 5000 lat przed naszą erą. Nie są ograniczone do określonego środowiska, co sprawia, że są dosyć łatwe w utrzymaniu i hodowli, także na innych terenach. Większość światowej populacji alpak występuje w regionie Altiplano, Peru, Chile i Boliwii. Z takich ciekawostek to podstawową formą ich samoobrony jest ucieczka. Często też plują, gdy czują się zagrożone i wydają przy tym wrzaskliwe, wysokie jęki. Najstarsza alpaka, jaka kiedykolwiek żyła, miała 27 lat. Niestety większość żyje pomiędzy 15 a 20 lat. Alpaki znane są z tego, że są bardzo przyjazne dla ludzi, w tym dla dzieci, a także bardzo dobrze współżyją z innymi zwierzętami. Także Lewis i Kenzo, bardzo miło was było poznać. Hejka! Myślę, że dla dzieciaczków to też duża atrakcja.